Witam serdecznie w programie Od Słowa do Słowa. Mam na imię Julian Hatała. Chciałbym dzisiaj poruszyć zagadnienie dekalogu, przykazań i starać się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego protestanci, którzy generalnie mówią, że zakon, przykazania już w Nowym Testamencie nie obowiązują, a jednak w Stanach Zjednoczonych od kilku lat obchodzi się Dzień 10 Przykazań i apelują oni również do wierzących w różnych innych krajach, żeby również kładli nacisk na kwestię 10 przykazań. Więc z jednej strony mówi się, że przestrzeganie przykazań nie zbawia, a z drugiej strony tak wielki nacisk kładzie się obecnie w protestantyzmie na 10 przykazań w różnych kościołach. Otóż mam przed sobą książkę Raya Comforta. Autor jest znanym ewangelistą w Stanach Zjednoczonych. Napisał ponad 50 książek. Programy jego przez kilka lat były uznawane za najlepsze w telewizji, które prowadził. I w tej książce bardzo mocno podkreśla wagę 10 przykazań i również tłumaczy, dlaczego protestanci powinni większy nacisk kłaść na przykazania Boże. Będę cytował niektóre wypowiedzi, a również dane, które on podaje. Otóż według tego, co znalazłem w tej książce, 91% Amerykanów regularnie kłamie. A więc ludzie wierzący tak samo. 91%. 90% Amerykanów modli się, ale 87% nie uznaje przynajmniej wszystkich przykazań. Mają z tym problemy. 87%. 61% uważa, że seks przedmałżeński nie jest niczym złym. 20% tak zwanej młodzieży, która uważa się za chrześcijańską młodzież. W ciągu ostatnich 3 miesięcy była pijana albo brała narkotyki. No to nie najlepiej świadczy o poziomie duchowym. I dlatego przywódcy kościelni zadecydowali, że trzeba coś zrobić. Ewangelizacje też nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ludzie po prostu odchodzą od Kościoła. Według tej książki Raya Comforta 90% osób, które rzekomo się nawracają podczas ewangelizacji, później odchodzi. Odchodzi od Chrystusa, od kościołów. 90%. I podaję tutaj przykłady. W Omaha, w stanie Nebraska, przeprowadzono wielką ewangelizację, podczas której 1300 osób opowiedziało się za Chrystusem. A później, jak podaje Ray Comfort, ani jedna z tych 1300 osób nie została w którymkolwiek kościele. W 1991 roku zespół ewangelistów udał się do Rosji i pozyskano tam, jak twierdzono, dla Chrystusa 2500 osób. Po roku ekipa ewangelistów przyjechała ponownie do Rosji i doszukała się zaledwie 30 osób z tych 2500. To jest 1,2%. Więc ewangeliści muszą sobie zadawać pytanie, dlaczego taki jest efekt ich pracy? Niemalże żaden, kilkuprocentowy ewentualnie, jeśli 90% i tak odchodzi później od Kościoła. Podają przykład Johna Lennona, wokalisty The Beatles. Oświadczył on w mediach, że się nawrócił. Przez jakiś czas każdą rozmowę zaczynał od słów „Chwała Panu, dziękuję Ci Jezusie” i tym podobne. A w wywiadzie tuż przed swoją tragiczną śmiercią powiedział, że jego przekonania są zen chrześcijańskie, zen pogańskie i zen marksistowskie. Co się dzieje z ludźmi? Dlaczego tak wielu później nie trzyma się tego, czego naucza Słowo Boże? No i tutaj przywódcy kościołów dochodzą do przekonania, że problem musi być w stosunku do dekalogu, do 10 Bożych przykazań. Przez lata całe nauczano, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, że przykazania nie mogą nikogo zbawić. No i oczywiście są takie teksty, które w jakiś sposób popierają tę ideę, że przykazania zostały przybite do krzyża, że niczego do doskonałości nie doprowadziły. Zbawienie jest z łaski, bez naszych zasług. No i nic dziwnego, że ludzie obecnie w kościołach protestanckich mają problem z zaakceptowaniem przykazań i z jakimś pozytywnym stosunkiem do przykazań Bożych, do dekalogu. Ale przecież są teksty biblijne, które mówią o tym, że zakon to takie biblijne wyrażenie, które występuje w naszym Piśmie Świętym, czy przykazania Boże, prawo, że przykazania są dobre, święte, sprawiedliwe. Więc jak to jest z tym zakonem, z tymi przykazaniami naprawdę? Na czym polega problem? Otóż jeśli powiemy tutaj nawet w naszym kraju, że prawo czegoś zabrania albo musimy się trzymać prawa. Dzisiaj dużo na ten temat się mówi, zwłaszcza konstytucji, bo to też jest prawo. Prawo nadrzędne, najważniejsze. No ale ktoś, mówiąc prawo, może mieć na myśli inne prawo, na przykład, nie wiem, drogowe. Prawo może być cywilne, prawo morskie. Więc to określenie prawo może odnosić się do różnych rzeczy. Podobnie jest w Piśmie Świętym. Mamy prawo, które można porównać do konstytucji, czyli dekalog, prawo moralne, ale mamy również prawa dotyczące służby kapłańskiej, tych różnych ceremonii, które odprawiano. Są prawa, które Bóg nadał królowi. Są prawa zdrowotne na przykład. Więc jeśli ktoś powie, że takie czy inne prawo już nie obowiązuje ze Starego Testamentu, to może warto się zastanowić, które prawo. Nie zawsze zresztą to słowo prawo czy zakon odnosi się do dekalogu i to warto pamiętać. Ja podam parę przykładów. Dzisiaj będziemy dość dużo czytali tekstów biblijnych z tego względu, że temat jest dość ważny i nie chciałbym, żeby to były moje słowa. Niech przemówi Pismo Święte. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersz 44. Pan Jezus rozmawia z dwoma uczniami idącymi do Emaus i wiersz 44 mówi tak. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Tutaj mamy takie wyrażenia, zakon Mojżesza, prorocy i psalmy. Otóż Żydzi dzielili Pismo Święte na takie trzy części. Zakon Mojżeszowy, czyli 5 ksiąg mojżeszowych. Później prorocy byli. I trzecia część to tak zwane psalmy lub pisma. I Jezus wyjaśnia tutaj, że wypełniło się wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza. Oczywiście, że tu nie chodzi o dekalog, bo w dekalogu nie ma nic napisanego o Jezusie, żeby miało się coś wypełnić. Tak więc tutaj zakon oznacza po prostu, czy prawo oznacza 5 ksiąg mojżeszowych. Inny tekst, Hebrajczyków 9:22. List apostoła Pawła do Hebrajczyków. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Według jakiego zakonu wszystko bywa oczyszczane krwią? Dekalogu? Oczywiście, że nie. Innego prawa. Prawa, które dość często nazywane jest prawem ceremonialnym czy obrzędowym. Jak należało składać ofiary. Prawa, które mówiło, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. No tego nie ma w dekalogu, więc tutaj mowa jest o innym prawie. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 2. Moglibyśmy przytaczać inne jeszcze prawa, ale ten tekst wskazuje, że po prostu jest nie tylko jedno prawo, gdy czytamy, żeby zawsze myśleć o jednym i tym samym. 8 rozdział, wiersz 2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Więc nie wchodząc w szczegóły, wyraźnie widać w tym wierszu, że Paweł mówi o 2 różnych zakonach. Zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie i drugi zakon grzechu i śmierci. Dlatego też tutaj najwięcej popełniono pomyłek, myśląc, że zawsze, gdy jest mowa o zakonie, no to odnosi się to do dekalogu 10 przykazań, znaczy w ogóle wszystkich przykazań razem z dekalogiem, że to wszystko zostało usunięte, że to już nie obowiązuje w Nowym Testamencie i tak dalej. Nie, czytając słowo zakon czy prawo, możemy myśleć i powinniśmy myśleć o różnych rzeczach, biorąc pod uwagę kontekst. Jeśli mówimy o tych prawach, to zwłaszcza wyróżnić możemy spośród wszystkich praw to, co nazwaliśmy konstytucją, czyli to, co jest najważniejsze, prawo moralne. Bóg wyróżnił to prawo. Czytamy w 5. Księdze Mojżeszowej, 4. rozdział, wiersz 12 i 13, że Bóg na Synaju, kiedy dawał przykazania, to nie czytał czy nie wygłaszał wszystkich praw, jak należy się zachować przy takim grzechu świadomym, nieświadomym, co zrobić, kiedy wół po wodzie albo inne rzeczy. Te prawa są zapisane w Piśmie Świętym, ale czytamy 4. rozdział, wiersz 12 i 13 5. Księgi Mojżeszowej. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Więc pierwsza rzecz to ta, że tylko 10 przykazań Bóg ogłosił osobiście z góry Synaj. I nakazał wam zachowywać tych 10 słów, które wypisał później na tablicach. Natomiast reszta została przekazana przez Mojżesza. Nie będziemy już tutaj czytali, a jeśli ktoś chce, 2. Księga Mojżeszowa 24:3. Tam jest powiedziane, że Bóg nakazał Mojżeszowi, ażeby to wszystko przekazał Izraelitom i pouczył ich, co Bóg jemu powiedział. Dalej czytamy, że Bóg wypisał na kamiennych tablicach tylko 10 przykazań. Czyli wyróżnił te przykazania spośród wielu innych praw i przepisów i przykazań, które dał ludziom do przestrzegania. A więc chciał wskazać, że to ma zupełnie inną wartość. Że to nie Mojżesz może się pomylił, gdzieś tam coś powiedział, dodał albo ujął. Tylko sam Bóg własnym palcem wypisał. I to na tablicach kamiennych, tak żeby tam nie można było zetrzeć czy zmienić czegoś, bo to materiał trwały. Tak. Natomiast reszta została zapisana w księgi. O, gdzieś musiała być spisana. 5. Mojżeszowa 31:24 mówi tak. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze. Tak. A więc Mojżesz spisał to wszystko, co Bóg przekazał jemu. Natomiast dekalog był zapisany przez samego Boga na tablicach kamiennych. I ciekawą jest rzeczą, gdzie przechowywano te przykazania. 1 Królewska 8:9. Ja myślę, że widzowie znają to zagadnienie, ale przeczytam, niech to będzie poparte Słowem Bożym. 1 Księga Królewska, 8 rozdział, wiersz 9. W skrzyni nie było nic, oprócz 2 kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Nie było tam nic innego. tylko te tablice kamienne. A wiemy, że skrzynia przymierza to było to miejsce, gdzie się objawiała chwała Boża, obecność Boża. To było coś najświętszego dla Izraelitów. A w tej skrzyni, dla nich tak świętej, w Arce Przymierza, było jeszcze coś najważniejszego. Dekalog, 10 przykazań. A gdzie była reszta różnych przepisów, które Bóg przecież dał, pochodziły od Boga i były ważne? Na przykład o obrzezaniu. Kiedyś Bóg nawet chciał zabić Mojżesza, dlatego że nie był obrzezany. Syna nie obrzezał. Czytam 5 Mojżeszowa 31:26. 5 Księga Mojżeszowa 31:26. Weźcie księgę tego zakonu, powiedział Mojżesz, i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Więc widać, że Bóg zrobił różnicę między dekalogiem a innymi przykazaniami, prawami. Do skrzyni powiedział tylko włożyć tablice kamienne. Przykazania wypisane własnym palcem Bożym. Te inne prawa z boku niech tam będą. One też są ważne. Ale to Bóg zrobił tę zasadniczą różnicę. Tak. No i dalej moglibyśmy czytać Psalm 19, rozdział wiersz 8. Mówi, że przykazania Boże są doskonałe. Czytam werset. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. A więc doskonały jest zakon. A o innym natomiast czytamy Hebrajczyków 7:19 bardzo negatywnie. Chociaż to prawo miało też pewien sens, ale do pewnego czasu. List do Hebrajczyków 7:19. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Więc negatywnie się wypowiada wiersz 18. Przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. A więc raz mowa jest o doskonałym zakonie, drugi raz, że ten zakon niczego do doskonałości nie przywiódł i przykazanie to zostaje usunięte, czy to prawo. A więc mowa jest o dwóch różnych prawach. O prawie moralnym, które jest doskonałe, które Bóg wyróżnił, i inne prawa są. I jeśli coś zostało zniesione, to od razu możemy zastanowić się, co? Prawo moralne nie. Bo Bóg je wyróżnił i powiedział, że ono jest wieczne, doskonałe. Chodziło o inne prawa, które były czasowe, miały swoje znaczenie, ale nie na wieki, nie na zawsze. No i może jeszcze jedno porównanie. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 20. Bardzo pozytywnie wypowiada się na temat przykazań dekalogu i wskazuje rolę, jaką pełnić ma dekalog. Mianowicie 3 rozdział, wiersz 20 mówi tak. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Otóż przez zakon jest poznanie grzechu. Taką funkcję pełni prawo Boże moralne. pokazuje, co jest złem. Na przykład nie będziesz cudzołożył. W wielu kulturach w ogóle nie zwraca się na to uwagę. Mają po kilka żon i uważają, że jest w porządku. Ale Pismo Święte to nazywa cudzołóstwem. Otóż gdybyśmy nie mieli objawionej woli Bożej, tak naprawdę nie moglibyśmy powiedzieć, czy jest to złem mieć 2 czy 5 żon, czy też nie. Czy współżyć, niekoniecznie mieć jako oficjalnie jako żony nawet. Natomiast inne prawo, ceremonialne na przykład, zostało dane, kiedy już grzech zaistniał. Nie będę czytał tutaj wersetów, mogę wspomnieć, gdzie jest na przykład zapisane 3 Mojżeszowe 5 rozdział na przykład mówi o tym, że jeżeli ktoś zgrzeszy, to ma przyprowadzić baranka, zabić go i tak dalej. Czyli zostało dane po zaistnieniu grzechu. To znaczy odnosi się do tego, co już nastało, gdy zaistniał grzech, co trzeba zrobić. Czyli prawo moralne mówi, co jest grzechem, a jeśli człowiek sobie uświadomił, co jest grzechem, wtedy szedł do prawa ceremonialnego i czytał, co ma teraz zrobić, kiedy zgrzeszył. Aha, mam przyprowadzić ofiarę i złożyć ją. To jest ta zasadnicza różnica. I dlatego też prawo moralne jako takie istniało od samego początku, kiedy jeszcze grzechu nawet nie było. Nie wiemy, jak Bóg przekazał te prawa, ale wiemy, że Kain miał świadomość, że nie powinien zabić brata swego. A więc wiedział, że nie wolno zabijać. Patriarchowie wiedzieli, że jest jeden Bóg. I od razu od początku Pismo Święte mówi, że służyli tylko jednemu Bogu, a poganie czcili różnych bogów. Następnie jest powiedziane o tym, że Jakub okłamał ojca swojego. Czyli musiał wiedzieć, że to jest rzecz niewłaściwa, że jest to grzech, a jednak okłamał. Rachela jest powiedziane, że ukradła bożki. Czyli miała świadomość, że nie powinna kraść. Dalej jest powiedziane o bożkach, czyli miała świadomość, że jest jeden Bóg, a te figurki, które gdzieś tam schowała pod siodłem, to są bożki. I można by przytaczać inne przykłady. Jeden jest werset, który je podsumowuje wszystkie. Mianowicie mowa jest o Abrahamie w 1 Księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, wierszu 5. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu. I proszę zwrócić teraz uwagę na te słowa. I strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Otóż Abraham musiał je znać, jeżeli przestrzegał je. Tak. Był posłuszny Bogu i strzegł przykazań, przepisów i praw, które nadał Bóg. Pismo Święte mówi, że grzech jest przestępstwem prawa. 1 List Jana 3 rozdział wiersz 4. A apostoł Paweł, odwołując się niejako do tego, mówi takie dość dziwne słowa. List do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12. Rzymian, 5 rozdział, wiersz 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I wiersz 13. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie. No mówię, no ale grzech jest przestępstwem zakonu. Grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. No więc jak to? Był zakon przed, jak tu jest mówi, przed Synajem, czy przed nadaniem zakonu, czy to prawo istniało przed górą Synaj? Czy ludzie grzeszyli? Tak. No mówię, ale jak nie ma prawa, no to co przestąpi się? No musi się coś przestąpić, jeśli grzech jest przestępstwem zakonu. Więc mówi, w takim razie już to prawo było przed nadaniem na górze Synaj. Może jeden taki przykład, który jeszcze to mocniej podkreśli. Taki dość kontrowersyjny element chciałbym tutaj poruszyć. Mianowicie Izraelici wyszli z Egiptu i zmierzają do góry Synaj. 26 rozdział, przepraszam, 2 Mojżeszowa, 16 rozdział. I czytam od wiersza 28. Mianowicie Izraelici nie byli posłuszni Bogu i wyszli zbierać mannę w sobotę. I rzekł Pan do Mojżesza, wiersz 28. Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7. dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. 7. dzień to sabat. Izraelici jeszcze nie doszli do góry Synaj, bo nadanie przykazań jest opisane dopiero w rozdziale 20. A my już tutaj czytamy, że zanim doszli do góry Synaj, już mieli odpoczywać 7. dnia. I Bóg nawet miał pretensje, dlaczego wzbraniacie się przestrzegać moich przykazań. Tak więc między innymi i sobota była znana jeszcze przed nadaniem na górze Synaj. Jak ludzie mogli być zbawieni w Starym Testamencie? To dobre pytanie. Znajdujemy odpowiedź na to w liście do Rzymian. Apostoł Paweł wyjaśnia. Czy na tej zasadzie, że na przykład zabili baranka, no to byli usprawiedliwieni? List do Rzymian, 4. rozdział, wiersz 1 do 3. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A więc zbawienie już za czasów Abrahama było z wiary. Człowiek miał okazać wiarę, a Bóg okazywał wtedy łaskę. Nie za uczynki. Bo mówi, Abraham nie miał się czym chwalić przed Bogiem, jeśli by miał nawet dobre uczynki. Tak jest i dzisiaj. Nadzieja nasza jest tylko w Jezusie. bo On jest doskonałą ofiarą i On nam wyjednał zbawienie. W Starym Testamencie spoglądali w przyszłość, składali baranki, bo tak Bóg nakazał. Przestrzegali, starali się przestrzegać tych praw. My dzisiaj patrzymy wstecz na Jezusa, na tą doskonałą ofiarę, baranka doskonałego i nie musimy przestrzegać tych wszystkich praw dotyczących ofiar, bo to się już wypełniło. Natomiast to, co było przed Górą Synaj, prawo moralne, to pozostało do dzisiaj i też nie dlatego będziemy usprawiedliwieni, że będziemy przestrzegać tych praw i chlubić się, że dobrze postępujemy. Pozbawienie i tak jest z łaski Chrystusa, który umarł za nas i to On może nam to zbawienie darować. Dlatego nikt nas nie może sądzić ze względu na święta, przykazania i tak dalej, różne, które mieli Izraelici, które były do czasu, bo one nas nie obowiązują. Natomiast moralny zakon jest dla nas nadal ważny. Niektórzy mówią jednak, że najważniejsze są jednak inne przykazania. Przykazania miłości. Miłować Boga i bliźniego. Pan Jezus powiedział, że to jest streszczenie przykazań Bożych. Natomiast Paweł napisał coś takiego znamienitego. 7 rozdział listu do Rzymian, wiersz 7. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, mówi Paweł. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Czyli nie wiedziałbym o tym, że coś jest złe, gdyby nie było zakonu. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Tu podał dobry przykład, ponieważ nie było w żadnym prawie świeckim, państwowym czy jakimkolwiek innym takiego zakazu nie pożądaj. A gdzie to przykazanie się znajduje? W dekalogu. I w dekalogu jest powiedziane, żeby nie pożądać. Tak więc Paweł mówi, że on nawet kochał Boga bardzo, ale miłość by mu tego nie powiedziała, że akurat pożądliwość jest grzechem. I dlatego mówi, że zakon jest dobry. A teraz kilka myśli z tej książki. Przetłumaczyłem sobie, żeby to już szybciej było. Więc na przykład na stronie 140 i dalej jest tak napisane. Piękno prawa polega na tym, że łamie ono dumne serca i pokazuje ludziom ich winę przed Bogiem. Przez zakon jest poznanie grzechu. Gdzie nie ma przekonania o winie, nie ma wyznania grzechów ani pokuty. Na tym polega piękno, że ludzie uświadamiają sobie grzech i wtedy pokutują i idą do Chrystusa po zbawienie. Na stronie 118 pisze on tak. Bez zakonu nauczanie o krzyżu Jezusa nie ma sensu. Nie ma sensu mówienie o miłości Jezusa i tak dalej, jeśli się nie mówi o zakonie czy o przykazaniach. Bo dla ludzi jest to głupstwem. Jeśli on nie czuje się winny, nie czuje się grzeszny, bo nie przyjrzał się przykazaniom Bożym, to nie ma ochoty na pokutę, na prośbę o przebaczenie i tak dalej. Więc bez zakonu nauczanie o krzyżu Jezusa nie ma sensu. Dalej pisze on, że nawet te metody, gdy się posługuje muzyką, są niewłaściwe. Dlaczego? Pisze on tak. Muzyka może wywołać łzy w ludziach, ale jest wielkim błędem stosowanie muzyki do wywoływania emocji. A tak się robi często właśnie na tych ewangelizacjach. Należy raczej apelować do ludzkiej woli i świadomości, a nie do uczuć. Cytuję tutaj też wypowiedzi Lutra, Spurgeona, wielkich ewangelistów przeszłości, którzy zwracali uwagę na potrzebę przykazań. Na stronie 167 Marcin Luther napisał tak: pierwszym obowiązkiem sługi Ewangelii jest zwiastowanie Bożego prawa i ukazywanie natury grzechu. To jest podstawa. Pokazać człowiekowi, że jest grzesznym, a później mówić, że jest łaska. Podobnie wypowiedział się wielki ewangelista Spurgeon na stronie 117. Prawo pełni bardzo ważne zadanie. Grzesznicy nie przyjmą oferowanej im łaski, jeśli wcześniej nie zadrżą przed sprawiedliwym i świętym Bożym prawem. Dalej pisze on tak: Pan przyjdzie po raz drugi, nadejdzie sąd, objawi się gniew Boży. Jeśli tego się nie głosi, mam odwagę powiedzieć, że nie głosi się Ewangelii. To bardzo mocne słowa. Nie będę cytował dalej. Może jeszcze jedno tylko wyrażenie. Na stronie 177 mówi, że prawo jest lustrem, które pokazuje, że nie jesteśmy w porządku przed Bogiem i sami nie możemy sobie pomóc. Musimy polegać całkowicie na Jezusie. Prawo jest lustrem. Dlatego Paweł napisał, jeszcze przeczytam ten tekst, list do Rzymian, 7 rozdział, wiersz 12. Tak więc zakon jest święty, przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Korzystajmy z niego. Jeśli Bóg coś podał, jest to dobre zawsze. Nawet to, co było czasowe tylko, było dobre, ale skończyło się, przybite do krzyża. Natomiast prawo moralne nadal nas obowiązuje. Wszystkich 10 przykazań. I chwała Panu za to. I dobrze, że protestanci również zwrócili uwagę na to, że moralność narodu będzie podupadała, jeśli nie będzie się trzymało 10 przykazań. Stąd ten dzień 10 przykazań. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim. Amen. To receive Is merciful, Jesus will save. Someone is all alone, looking for a reason. Someone is trying to find a way to go. Will you be the one to bring them home? Rescue the perishing, duty demands it. Strength for your labor, the Witam ponownie. Mam dość dużo pytań. Nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Spróbuję. Zaczynam od pierwszego. Daniel pyta, dlaczego Bóg nie uwalnia mnie od lęku, który już mam z około 3 lat? Chciałbym w końcu zacząć chodzić do pracy i też służyć jakoś Bogu, ale nie mogę wyjść na długo, bo lęki mnie dopadają. Codziennie modlę się i słucham Słowa Bożego, a mimo to lęki nadal są. Czy Bóg ma jakiś cel w tym? Jest trudno odpowiedzieć na to, dlaczego Bóg akurat nie odpowiada. Wielu nawet się zniechęcało, kiedy czytało o tym, że Jezus nie uwolnił Jana Chrzciciela z więzienia. Przecież to był jego kuzyn, krewniak, taki wspaniały człowiek. Dlaczego go nie uwolnił? To są trudne pytania. Bóg wie, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. My wiemy, że żyjemy na grzesznym świecie i są różne powody, dlaczego się dzieje to czy tamto. Na przykład w przykazaniu drugim jest powiedziane, że skutki grzechu mogą się ciągnąć złe do 3., 4. pokolenia. Wiemy, że pewne rzeczy się dziedziczy. No i później można zastanawiać się, dlaczego mnie to spotkało. No bo takiego miałem ojca, dziadka, pradziadka i skutki są. Podaję tylko jeden z przykładów, więc nie chciałbym podawać szczegółów. Bóg rozwiąże problem grzechu wtedy, kiedy Jezus powróci i kiedy dokona ostatecznie sądu, nagrody i przemienienia ludzkich ciał, gdy już nie będzie więcej smutku ani cierpienia. Ja wiem, że to może nie zadowolić pana Daniela, ale Pan Jezus mówił, żeby modlić się i nie ustawać, a poza tym szukać różnej innej też pomocy u lekarzy. Być może oni pomogą. Pani Anita pyta, dlaczego chrześcijanie do bólu przekonują nas, że 10 przykazań coś dziś znaczy? Ludzie jak się zabijali, to się zabijają. Spisanie żądań Boga nie ma sensu, bo czy to nie były przekonania człowieka? Czy nie Mojżesz je wymyślił? No cóż, chrześcijanie do bólu przekonują, że 10 przykazań coś znaczy? W tym rzecz, że wielu po prostu nie akceptuje tych przykazań, albo jeśli nawet mówią, że trzeba przestrzegać, to nie przestrzega. Słyszeliśmy, że 90, bodajże 1% Amerykanów regularnie kłamie. Takie badania przeprowadzono. Na Pismo Święte mówi, żeby nie kłamać. To jest cały problem. Ludzie nie biorą poważnie przykazań Bożych. Gdyby brali je poważnie, to nie zabijaliby się. Pan Jezus między innymi powiedział, że kto mieczem wuje, od miecza ginie. A więc nie zachęcał do walki, do zabijania. I przykazanie mówi, żeby nie zabijać. Gdyby ludzie poważnie to traktowali, nie byłoby tego problemu. Natomiast są nawet tacy duchowni, którzy usprawiedliwiają zabijanie, wojny sprawiedliwe i tak dalej. Nie ma sprawiedliwego zabijania. No a to czy Mojżesz je wymyślił? Nie, Mojżesz tego nie wymyślił. Ludzie wiedzieli o tym, że nie powinni zabijać już wcześniej. Kain już wiedział o tym, że nie powinien zabić swojego brata. Problem jest w tym, że ludzie nie słuchają, nie są posłuszni tym Bożym przykazaniom. Gdyby byli posłuszni, byłby raj tutaj na ziemi. Następne pytanie, dlaczego adwentyści nie obchodzą dnia 10 przykazań? Bo chyba nie jest nim sobota. Mówicie o jakiejś pieczęci Bożej. O co chodzi? Dlaczego adwentyści nie obchodzą dnia 10 przykazań? Dlatego, że adwentyści zawsze mówili o 10 przykazaniach. Nie tylko jednego dnia, nie tylko raz w roku. My stale to podkreślamy i staramy się tego trzymać i prosimy Boga o siły do przestrzegania przykazań. Nie mówimy, że one dzisiaj są nieaktualne, przybite do krzyża, jak wielu uważa. Więc to jest jeden z powodów, dlaczego jednego dnia tylko nie obchodzimy, ale stale podkreślamy ważność przykazań. No, oczywiście nie chodzi o to, że tym dniem 10 przykazań jest sobota. Nie, sobota jest jednym, to znaczy nakaz święcenia soboty jest jednym z 10 przykazań. I podkreślamy również to przykazanie, bo uważamy, że wszystkie przykazania są ważne, a więc również i przykazanie dotyczące soboty. No a mówicie, że o jakiejś pieczęci Bożej. No Pismo Święte wspomina o pieczęci Bożej. Pytanie, co jest tą pieczęcią? I adwentyści uważają, że to jest właśnie święcenie soboty, dlatego że protestanci generalnie nawet teraz, kiedy mówią o nawrocie do dekalogu, przyjmują wszystkie przykazania oprócz soboty. I dlatego uważamy, że jeśli ktoś akceptuje i to przykazanie, to jest to jakby przypieczętowanie wszystkich przykazań, że się przyjmuje całą wolę Bożą. Bo nie wystarczy nie kraść, ale kłamać. Po prostu przestąpienie jednego przykazania jest przestąpienie prawa Bożego. Józef, jakie znaczenie mają przykazania w praktycznym chrześcijańskim życiu? Bo Bóg zbawia z łaski i za darmo, jak jest napisane w liście do Rzymian 3:24-25. To prawda, zbawienie jest z łaski Bożej. Ale Jan apostoł napisał, że jeśli miłujemy Boga, to będziemy spełniali Jego przykazania. Na tym polega rzecz. Jeśli chcemy pokazać, że naprawdę miłujemy, nie wiem, rodziców na przykład, no to będziemy starali się słuchać tego, co oni mówią, spełniać ich życzenia. Jeśli Boże życzenia są takie, żeby nie kłamać, nie kraść, nie cudzołożyć, a miłujemy Boga, to po prostu chcemy to czynić. A więc ludzie zbawieni przestrzegają prawa nie dlatego, że chcą być zbawieni, tylko dlatego, że są zbawieni z łaski. Chcą pełnić wolę Bożą z miłości do Niego. I o tyle one są ważne. Poza tym są ważne z tego względu, że pokazują, co należy czynić. Gdyby rodzice nie powiedzieli dziecku, co ma czynić, to jak mogłoby okazać miłość swoim rodzicom? Ale jeśli będzie wiedziało, co jest właściwe, co powinno czynić i spełni to, w ten sposób objawia miłość do swoich rodziców. Tu jest jedno bardzo długie pytanie, może spróbuję przejść do innych, bo czas nam ucieka. Pytanie, co stało się ze skrzynią i kamiennymi tablicami, gdzie są teraz? Nie wiemy dokładnie, co się stało ze skrzynią i tablicami. Przypuszczalnie przed najazdem Babilończyków Jeremiasz schował je gdzieś, ale nie wiemy gdzie, tak żeby się Arka Przymierza i święte przykazania Boże nie dostały w ręce pogan, żeby je, nie wiem, nie bezcześcili. Nikt nie wie, gdzie jest teraz Arka Przymierza i tablice kamienne. Dalej pytanie, czy sztywne trzymanie się dekalogu to nie jest za mało? Oczywiście jest za mało. Żydzi trzymali się tak jakoś sztywno, jeszcze dokładali swoje uzupełniające prawa i były to bardzo niemądre prawa. Czy można zjeść jajko, które zniesie kura w sobotę? No czy to jest mądre? Więc Jezus mówił, miłości chcę, a nie ofiary. Także powinno się jedno z drugim połączyć. Jezus wyjaśniał, że nie wystarczy trzymać się sztywno przykazania, nie cudzołożę. Ale mówi, jak pożądliwie patrzysz na kobietę, to już popełniłeś z nią grzech. Więc nie to, że rozszerza te przykazania, tylko ukazuje, że powinno się przykazania spełniać z miłości do Boga. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w ten sposób możemy objawić miłość do naszego Boga. No nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Chciałbym zakończyć modlitwą. Modlitwą o to, żebyśmy nie patrzyli formalnie na przykazania, ale żebyśmy widzieli w tym piękno Bożego prawa, objawionej woli Bożej, bo to pomoże nam w życiu. Społeczeństwo by lepiej funkcjonowało, gdyby ludzie trzymali się tych przykazań, nie okłamywali, nie kradli, nie zabijali się, nie cudzołożyli. Jakżeż pięknie byłoby. Więc jedna rzecz to świadomość i to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co naprawdę Bóg zawarł w przykazaniach i że one są ważne, że Bóg nie będzie okazywał wszystkim łaski. Umarł za wszystkich, ale nie wszyscy skorzystają. Dlatego będę się modlił w tej intencji. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za to, żeś Ty od razu na samym początku wskazał, co jest dobre, a co złe. Jakże straszne skutki ponosimy my teraz wszyscy przez to, że Adam z Ewą nie usłuchali Ciebie, Twojego zakazu. My też wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy przestępujemy przykazania Twoje. Możemy polegać tylko na łasce Twojej, że nas zbawisz mimo naszych grzechów. Ale chcemy dla dobra innych, dla dobra własnego i dla okazania miłości Tobie, Panie, przestrzegać Twoich przykazań. Pomóż nam w tym. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.